Armenia. Protest z żądaniem dymisji premiera. Armenia. Protest w Erywaniu z żądaniem dymisji premiera. Protest przeciwko premierowi Armenii Nikolowi Paszynianowi rozpoczął się w stolicy kraju, Erywaniu. Opozycja postawiła mu ultimatum z żądaniem dymisji, którego termin upłynął we wtorek w południe miejscowego czasu. Krytycy oskarżają premiera o kapitulację w sprawie Górskiego Karabachu. Uczestnicy opozycyjnego protestu rozpoczęli we wtorek blokowanie ulic w centrum Erywania. Doszło do pierwszych zatrzymań przez policję, podaje rosyjska agencja TASS. Dajemy czas Nikolowi Paszynianowi do godzina 12 we wtorek, by omówił ze swoimi współpracownikami, doradcami sprawę ostatecznej decyzji o dymisji, mówili przedstawiciele opozycji podczas sobotniego protestu przed rezydencją szefa rządu. W przypadku niespełnienia żądania opozycja zapowiedziała masowe akcje nieposłuszeństwa obywatelskiego w całym kraju. Przeciwnicy Paszyniana organizują w stolicy protesty po tym, jak premier zgodził się na podpisanie niekorzystnego dla kraju rozejmu w sprawie Górskiego Karabachu w nocy z 9 na 10 listopada. Przewiduje on zajęcie przez Azerbejdżan części separatystycznego regionu i części terenów niebędących częścią właściwego Karabachu, lecz wcześniej kontrolowanych przez Ormian. Opozycja uważa 44-dniowy konflikt w regionie i warunki uzgodnionego przy udziale Rosji rozejmu za klęskę i kapitulację, a Paszyniana nazywa zdrajcą. 17 partii opozycyjnych zaproponowało wcześniej kandydaturę byłego premiera i ministra obrony Vazgena Manukiana na urząd szefa rządu w gabinecie przejściowym. Separatystyczny Górski Karabach to ormiańska enklawa, znajdująca się de jure na terytorium Azerbejdżanu. Region ten oraz kilka przylegających do niego terenów również na terytorium Azerbejdżanu, od wojny w latach 90-20 wieku kontrolowali Ormianie. We wrześniu Azerbejdżan podjął próbę odzyskania kontroli nad regionem. Po 6 tygodniach walk, w trakcie których Baku uzyskało znaczną przewagę i zdobycze terytorialne, w nocy z 9 na 10 listopada podpisano trójstronne porozumienie pokojowe. Na jego mocy doszło do zawieszenia broni, a w regionie rozmieszczono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej 5 lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz 3 rejonów do niego przylegających. Łączącą Armenię ze stolicą separatystycznego regionu Stepanakertem drogę mają ochraniać rosyjskie wojska. Porozumienie, które wywołało euforię w Azerbejdżanie, stało się przyczyną konfliktu politycznego i protestów w Armenii. Paszynian tłumaczył, że zgoda na warunki rozejmu była wyborem mniejszego zła. Zapowiadał też, że nie zamierza odejść, gdyż priorytetem powinno być ustabilizowanie sytuacji w kraju.